Słuchacie Radia 7 w Kanadzie. Marca w kalendarium muzycznym teraz. Tego marca w 1944 roku urodziła się Mary Wilson, która razem z Diana Ross i Florence Ballard tworzyła słynny zespół wokalny The Supremes. Te wspomniane trzy czarne wokalistki zaczęły swą karierę jeszcze w 1959 roku. Skład zespołu zmieniał się wielokrotnie, ale Mary pozostawała w nim najdłużej. Jeszcze w 1978 roku występowała pod nazwą The Supremes, ale później zabroniono jej posługiwania się tą nazwą. 1946 rok teraz. Dzisiaj urodziny ma David Gilmour, urodzony w tymże roku, śpiewający gitarzysta, filar grupy Pink Floyd. David Gilmour zastąpił w Pink Floyd wyrzuconego z tego zespołu Syda Barretta. To właśnie dzięki, no głównie dzięki uporowi Davida, Pink Floyd po odejściu Rogera Watersa postanowił grać nadal. David Gilmour to także twórca solowy. Co ciekawe, tego samego dnia, 6 marca, ale w 2006 roku, ukazała się pierwsza po 22 latach przerwy solowa płyta Davida Gilmoura On an Island. Album ten zawiera wyraźny polski akcent, a nawet dwa. Orkiestracja to dzieło Zbigniewa Preissnera, a ponadto w nagraniu kilku utworów wziął udział czołowy polski pianista jazzowy Leszek Możdżer. Bo o współpracę z nim dziś zabiegają najwięksi. Swoje urodziny obchodzi dzisiaj przesympatyczna Kiki Dee, rocznik 47. Jako pierwsza wokalistka brytyjska, biała wokalistka podpisała kontrakt z czarną wytwórnią Tamla Motown. Ponadto wszyscy ją lubili, więc śpiewała w chórkach na koncertach i na płytach największych gwiazd muzyki rockowej, choćby Rogera Watersa. Ale najbardziej pamiętamy ją z tego duetu z Eltonem Johnem. Również 6 marca i również w 1947 roku urodził się Tadeusz Woźniak. Kto to pędzi tak przez miasto, komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Kompozytor i wokalista w zespołach Niebiesko-Czarni, Dzikusy i Czterech, a potem znany solista. Najpierw pisał muzykę do wierszy wielkich poetów, a potem do swoich własnych.
Jeszcze później przyszedł okres, w którym muzyka Woźniaka zaczęła być integralną częścią wielu sztuk teatralnych. Kiedyś Tadeusz Woźniak był bardzo chory, ledwo wywinął się śmierci, to wtedy powstał jego najważniejszy chyba utwór, czyli Zegarmistrz Światła. Zegarmistrz Światła purpurowy, mówiący o tym, co z pewnością nie ominie nikogo z nas. By mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Dwóch poznaniaków teraz. W 1948 roku urodził się dwukrotny gość tego studia, Zbigniew Górny. Legenda polskiej dyrygentury, jeśli chodzi o lżejszą muzę. Świetny aranżer, co właśnie usłyszymy w przeróbce utworu zespołu Earth, Wind & Fire. Górny zaczynał od kabaretu, tego najlepszego, bo kabaretu tej, ale potem został dyrektorem orkiestry, założył własną firmę promocyjną i własną orkiestrę. I przez dłuższy czas nie miał konkurencji na krajowym rynku, bo jego orkiestra brzmiała niezwykle nowocześnie. Zbigniew Górny współpracował ze wszystkimi. No a dzisiaj pan Zbigniew obchodzi urodziny najlepszego. Ten drugi pan w roku 51 urodził się też w Poznaniu. To Andrzej Elman, kompozytor, producent i piosenkarz. Zresztą bardzo blisko współpracujący ze wspomnianym Zbigniewem Górnym. Chyba najlepiej wychodziło Elmanowi komponowanie. Współpracował najczęściej z paniami Sośnicką i Sipińską. Tuż przed snem Płynąć, nucił bajki, baj, baj. Czy Mam cudownych rodziców Urszuli Sipińskiej? I kto przybiegał z bzem? To chyba jego najbardziej znane przeboje. Cudownych rodziców mam, cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą z dróg, po której szłam. 1958 rodzi się wtedy pewien rosyjski muzyk, który od stanu wojennego mieszka w Polsce. Nazywa się z nią stoję twarzą w twarz. Igor Czerniawski. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. I grał w progresywnej, kultowej grupie ARL, w której pierwsze kroki jako wokalista, którego słyszymy, stawiał także Paweł Kukiz. Dzisiaj polityk z wyboru. Potem odejmuje ją odpływany w dal. Nie dochodzi obcy głos. W 1983 roku Aja RL z Kukizem i Czerniawskim nagrała swój największy przebój. Zanudź to, co... Właśnie tę. Skóra. W 1963 urodziła się w Stanach Kathleen Kelly. Trzecie dziecko w rodzinnej, trójgeneracyjnej grupie wokalnej Kelly Family, niezwykle popularnej w Europie w latach 90. Dziewięciorgu rodzeństwa towarzyszyli początkowo w występach rodzice,
ale zmarli. Zmarła również druga żona ojca, Barbara. To jej poświęcona jest ta piosenka, napisana przez córkę Paddy. Dwoje z dzieci, którym akurat nadano imiona po rodzicach, również już nie żyją. A pozostali śpiewali o tych stratach. Oblej mnie tą niebiańską miłością, słodką jak miód, najsłodsza ma. I gdy tak krążysz wokół głowy mej, niech pocałunki miodowe twe karmią mnie. Szkoda, że nie mam twej pary skrzydeł. Tak jak ubiegłej nocy we śnie, gdy zagubiłam się w raju, nie chcąc już więcej oczu otwierać. Czasami chciałabym być aniołem, czasami chciałabym być tobą. Ale w powietrzu coś złego czai się, coś bardzo niebezpiecznego. W powietrzu coś złego czai się, starając się przestraszyć mnie. Nie uda się, bo nie boimy się. Czasami chciałabym być aniołem, czasami chciałabym być tobą. A w roku 64 odbyła się premiera filmu Kissing Cousins z Elvisem Presleyem, który nakręcił tych filmów nawet sporo, z pewnością ponad 20, ale aktorem za dobrym Elvis Presley niestety nie był. Filmy te powstawały zresztą wyłącznie jako pretekst do zaśpiewania przez Presleya 3-4 piosenek, bo to był największy magnes i gwarancja, że młodzież zaleje sale kinowe. W 2013 roku zmarł najszybszy gitarzysta świata z lat 60., jak mawiano kiedyś o Alvinie Lee z zespołu Ten Years After. Najszybszym technicznie. Jego solówki były ultra szybkie, dostrzeżono to już na Woodstock, no i tak się przyjęło. Zmarł Alvin Lee bez sensu z powodu zupełnie nieoczekiwanych komplikacji po rutynowym, prostym zabiegu chirurgicznym w szpitalu w Hiszpanii. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie po nas zegarmistrz światła purpurowy. W 2013 roku umiera kanadyjska ikona ballady folkowej.
Tonight I'm far away, but I'm dreaming. Śpiewak, który nagrał setki utworów o swojej ojczyźnie, o Kanadzie, jak nikt przed nim, już nikt po nim. I'm far away, but I'm dreaming of my home in Toronto and you. Nazywał się Stomping Tom Connors, palił 100 papierosów dziennie, pił, na trasach chodził ostatni spać. In school we were sweethearts so true. I might be far away, but I'm dreaming. W końcu nerki wysiadły, ale on mimo to dożył 77 lat. Fani hokeja kojarzą go pewnie z The Hockey Song, piosenką śpiewaną na taflach w całej północnej Ameryce, ale w tym nagraniu słyszymy, jak Stomping Tom Connors śpiewa o ulicach Toronto. Tonight I'm far away, but I'm dreaming of my home in Toronto and you. A w roku 2018 umiera w Łodzi Piotr Janczerski, wokalista zespołów No To Co i Bractwo Kurkowe. Oba intensywnie opierały swój repertuar o polski folklor, no ale nie tylko. A Janczerski pisał też teksty i był konferansjerem. Zreaktywowanym No To Co koncertował w latach 90. w Stanach i w Kanadzie. Przypomnijmy, jak śpiewał Piotr Janczewski. Kiedyś przed laty moje podwórko odwiedzał kataryniarz. Miał katarynkę, na nim papugę i pod oknami gry. Właściciel zakręcił korbką, grała mu stare szlagiery. O czarnej majce, ranku starówka, zimą i w letnie wieczorem.